Krusia. Połknął Zerkiego. O, i to jest właśnie plus łowienia na, z takimi dozbrojkami w ten sposób. Ryba siedzi, guma nie pocięta, ryba ładnie zacięła się. I co, można na gumę? Można na gumę bez ogonka? Niby nie pracuje, tak? Na szczupaka trzeba agresywnie. Tu jest płytkie miejsce dosyć. Super sprawdza się przynęta jerky. Tego jest specjalny system zbrojenia. Jerky to jest taka przynęta, która teoretycznie nie pracuje. To znaczy nie ma tego charakterystycznej płetwy ogonowej, kopyta, które by zamiatało. Natomiast ładnie wbuja się na boki. Tutaj, żeby uzyskać pracę przynęty, trzeba jej nadać ruch nadgarskim. Trzeba nią trochę popracować. Popracować szczytówką, uruchomić tą przynętę i wtedy okazuje się być bardzo skuteczna. Naprawdę przynęta nie musi mieć kopyta, żeby łowiła ryby. Jest, proszę. Ach. No. I się udało złowić. Właśnie branie zaobserwowałem po plecionce. Nie było widać samego uderzenia ryby. Nie wyczułem, natomiast zacząłem, jak plecionka przesunęła mi się na bok. W łapce. Pokażę teraz, jak prowadzi. Wykonuję rzut i zaczynam się nią bawić. Podbijam ją szczytówką. Zostawiam. Ona w tym momencie się ładnie zawiesza. Zatrzymuje się, prawie jakby nie opadała. Przy poderwaniu zaczyna chodzić na boki, odbija ją raz na jedną, raz na drugą stronę. Tutaj praktycznie nie ma jednej techniki prowadzenia tej przynęty. Można podbijać na raz, na dwa, ostro wyrywać do góry, po czym pozwalać jej opadać na zupełnie luźnej plecionce. Ważne jest to, że jeżeli robimy, stosujemy wysokie podbicia i pozwalamy jej opadać, cały czas kontrolować plecionkę, żebyśmy widzieli albo plecionkę, albo czuli cały czas przynętę. Teraz jest. Wyskoczyło z jednego zaczepu. Zielska, tylko jerkuj zapracował i zaraz szczupaczek się zameldował. O, dawaj. Zniszczył mi gumkę. No, taki glutek. Leć do wody. Trzeba będzie nową sobie wybrać.